Siemanko, tutaj Jostyn z Vietnam Vlog. Wiem, że sporo osób z Was zastanawia się, czy lepiej pojechać do Tajlandii czy do Wietnamu na wakacje. Dzisiaj jest ze mną Fabian z kanału Zobaczyć Świat. Mieszka on na stałe w Tajlandii, dlatego stwierdziliśmy, że wykorzystamy okazję i porównamy Wietnam i Tajlandię w jego oczach i odpowiemy na najczęściej zadawane pytania. Jako Polak mieszkający w Tajlandii, jakie było Twoje pierwsze wrażenie, gdy przyjechałeś do Tajlandii, a jakie pierwsze wrażenie zrobił na Tobie Wietnam? To tak powiem, no to na pierwszy rzut oka te kraje są bardzo podobne pod tym względem, natomiast z każdą kolejną godziną ta różnica jakby narastała i mam takie wrażenie, że Tajlandia jest zdecydowanie bardziej zorganizowanym krajem, a Wietnam zdecydowanie bardziej dzikim krajem. Jak byś porównał znajomość języka angielskiego przez Wietnamczyków, a przez Tajów? Gdzie łatwiej się dogadać? I to jest bardzo ciekawe, bo normalnie bym powiedział, że w Tajów jest zdecydowanie łatwiej się dogadać, gdybym nie zwiedził Tajlandii. Bo jeśli mówimy o Phuket albo mówimy o Bangkoku, to Tajowie mówią mega dobrze po angielsku. Natomiast jeśli już tylko opuści się Phuket, przejdzie się przez most łączący Phuket z kontynentem, to jakby kurde Tajowie nie mówili prawie w ogóle po angielsku. Natomiast w Wietnamie, wszędzie gdzie tam próbowałem rozmawiać, no to pomijając jakieś tam specyficzne sytuacje, to trochę lepiej bądź gorzej mówili po tym angielsku. Natomiast jednak mimo wszystko translatora dużo częściej musiałem używać w Wietnamie niż używałem w Tajlandii. Ale to też w zależności do kogo się spytać. No taksówkarze na przykład totalnie nie mówią po angielsku, co mnie zaskoczyło. Ale jakaś tam pani na bazarze dla odmiany mówiła. Jak byś porównał kuchnię wietnamską i tajską? Która bardziej Ci smakuje? Jakie masz ulubione dania w Tajlandii, a jakie w Wietnamie? Okej, to po pierwsza rzecz w Wietnamie, która mnie zaskoczyła, że w zależności od regionu jest zupełnie różna kuchnia. Zupełnie inna kuchnia jest w Saigonie, inna jest na Trang, a jeszcze inna jest w Hanoi. To jest takie pierwsze, jakby, to są jakby trzy różne kuchnie. Najbardziej do gustu przypadła mi kuchnia północna, tak, w Hanoi. I ją mogę próbować porównać do tajskiej, bo jakby pozostałe kuchnie do tajskiej się w ogóle w mojej opinii nie umywają. Natomiast jeśli porównujemy tajską kuchnię do północno-wietnamskiej, no to ja myślę, że one są na podobnym poziomie smaku. Obie mi mega smakują. Moim ulubionym daniem kuchni tajskiej, znaczy jest to kilka dań, bo po pierwsze jest to zupa ryżowa, po drugie jest to słodko-kwaśna wieprzowina i trzecie ulubione danie jest to wieprzowina chili. To są wszystko dania z ryżem. Pad Thaia, jak tam mieszkam, nie jadłem, bo po prostu nie przepadam generalnie za nudlami. Natomiast kuchnia północno-wietnamska, no to danie ze sticky rice, to będzie z klejącym się ryżem. Z klejącym się ryżem, mięso i surówka z ogórka, no to jest mega polubione. I ja do czasu aż tutaj nie spróbowałem zupy po prostu jej nie lubiłem. No, stwierdziłem, że to nie jest mój smak. Natomiast na skutek różnych tam opinii, że tu jest najlepsza zupa po Wietnamie, jedź, spróbuj, no to pojechałem tutaj do takiej knajpki. I muszę powiedzieć, że ta zupa jest super. Jest po prostu genialna. Można wręcz powiedzieć, że wylizałem miskę, a w knajpie po prostu no, było full i do tego była kolejka do knajpy. A jak byś porównał gościnność i generalnie nastawienie lokalnej ludności w Tajlandii, a Wietnamie? No to w Tajowie ludzie się zdecydowanie częściej uśmiechają niż w Wietnamie. To jest taka pierwsza różnica. No w Wietnamie jestem krótko, więc może się mylę, ale odnoszę takie wrażenie, że uśmiech jest bardziej szczery w Wietnamie. Jak już się ktoś do ciebie w Wietnamie uśmiecha, no to ma, z mojego doświadczenia ma dobre intencje, no a w Tajowie no to nawet jak chcą cię zabić, to się uśmiechają i mówią po swojemu, że cię zabiję. Porównaj mi teraz ceny między Tajlandem a Wietnamem pokrótce. Porównanie cen, no to w zależności od tego gdzie, tak, no bo w samym Wietnamie jest kolosalna różnica między Hanoi i Saigonem, a na przykład Hue i Nha Trang, tak. Myślę, że jakby porównywać Saigon i Hanoi, to trzeba to porównać do Bangkoku i Phuket i ceny są w tym momencie na tym samym poziomie, natomiast Nha Trang czy w Hue no jest zdecydowanie taniej niż w Tajlandii, tak. Ale znowu, no ja w Tajlandii porównuję przez pryzmat Phuket i Bangkoku, bo jak się pojedzie na prowincję w Tajlandii, no to znowu jest cena podobna jak na wietnamskiej, że tak powiem, prowincji, chociaż Hue i Nha Trang ciężko nazwać prowincją. A to taki standardowy obiadek w Tajlandii, ile kosztuje?
standardowy taki obiadek, taki w tajskiej knajpie, nie z najniższej półki, no to jest to koszt 50-60 batów, to jest jakieś 6-7-8 zł. No a w Wietnamie, no to tam od 30 tysięcy dongów, natomiast no to podobnie, nie? No to wychodzi tak mniej więcej podobnie, tak? A hotele? Hotele uważam, że zarówno w Hanoi, jak i w Ho Chi Minh są zdecydowanie droższe niż na Phuket i w Bangkoku. Bo w Bangkoku ja zazwyczaj sypiam za 1000-1200 batów. Jest to naprawdę fajny... Ile to jest złotówka? To jest 130-150 zł. No. To jest naprawdę fajny hotel z basenem, z wanną. No i generalnie tak na bogato. A w Wietnamie w tych pieniądzach no nie ma opcji coś takiego znaleźć. A, to ty mnie zdziwiłeś, bo my zazwyczaj z Lin za 40-50 zł płacimy za pokój dla dwóch osób z standardem. No ale wy nie śpicie i nie kupujecie na jedną noc, tylko kupujecie na miesiące, tak? Nie no, na 2-3 dni, jak gdzieś podróżujemy. 40-50 zł. No, 200-300 tysięcy dongów. Ale to może zależy od standardu, nie? To teraz... Transport publiczny, ceny? No to transport publiczny, myślę, tak, no bo że jest podobny, tak, z tego co jedzie, jakby tu kosztują śrubki i tu kosztują śrubki, natomiast czy tam o te parę groszy, tu jest drożej, no to już jakby nie pomnę. A to teraz opowiedz mi trochę o transporcie publicznym w Tajlandii i Wietnamie, jak byś porównał jego dostępność i wygodę między Wietnamem a Tajlandią? No to uważam, że jakby standard jest mniej więcej ten sam. Mało tego, te same busy jeżdżą w Wietnamie i w Tajlandii, dokładnie te same Toyoty. Jak chodzi o dostępność, no to myślę, że też jest na podobnym poziomie. Jak chodzi o punktualność, no to w Tajlandii jest zdecydowanie bardziej punktualny. Pociągi tutaj, jak chodzi o punktualność, no to no jak w Polsce. Natomiast jak chodzi o jakość podróży, no to Polska by się mogła uczyć z Wietnamu. Tutaj, bo tu jeszcze są, w Wietnamie są co najmniej dwie firmy, dwoma jeździłem, jest ta Narodowa, to jest powiedzmy takiej niższej klasy, ale to i tak, że tak powiem, nasze Intercity polskie się nie bardzo umywa, no bo w cenie niższej niż druga klasa Intercity, no tutaj mamy Sleepera pierwszej klasy, natomiast jest tu jeszcze Lotus Trains, czy coś takiego. No i tam to w bilecie mamy totalnie wszystko, zaczynając od stewarda, przez darmowy browar, po darmowe jedzenie, tak? Wszystko jest po prostu liczone w cenę. Tutaj wychodzi jakoś 30% więcej, no ale jak doliczymy to jedzenie, no i do tego doliczymy picie i tę obsługę tego stewarda, no to wychodzi, że tak powiem, podobna cena. Jakie atrakcje najbardziej Ci się podobały w Wietnamie i co byś polecił innym odwiedzić, a czego unikasz tutaj? Najlepszą atrakcją, którą tutaj widziałem, w mojej opinii, no to jest zakazany pałac w Hue. To jest po prostu genialny, bo jak tam wszedłem, to po prostu czułem się jak w średniowiecznych Chinach i po prostu no, tam utonąłem na parę godzin. To jest, uważam, największą atrakcją w Wietnamie, którą ja widziałem. Natomiast największym rozczarowaniem było Bana Hills, gdzie zdjęcia na Instagramie są prześliczne. Naprawdę wyglądają majestatycznie, wyglądają epicko, a rzeczywistość jest taka, że jest tam jeden wielki ścisk, masa ludzi, totalnie tłumy. I uważam, że to było jedno z najgorzej wydanych $60 w przeciągu ostatnich paru lat, bo tyle kosztował bilet. A wymień, jakie miasta odwiedziłeś? Ho Chi Minh, czyli Saigon, odwiedziłem Hue, odwiedziłem Da Nang, odwiedziłem Hoi An. O, i tu warto wspomnieć, że po Hoi An też jest bardzo fajnie przejść się po Starym Mieście, to jest też fajna atrakcja. Odwiedziłem Hanoi i teraz wybieram się na północną pętlę Ha Giang, zdaje się. Jakieś słowa podsumowania? W Wietnamie przebywam niespełna miesiąc. Będę przebywał miesiąc bez jednego dnia i uważam, że to nie jest wystarczający czas, żeby je zwiedzić dogłębnie, bo parę atrakcji musiałem pominąć, więc do Wietnamu warto naprawdę wybrać się w drugą podróż. A relacje z mojej podróży możecie mogli śledzić na moim kanale Zobaczyć Świat. Pozdrawiam, Strzałka, cześć!